Bogusław Kołodziej zjawa. Miałam wtedy chyba pięć lat. Wiem, że to okres, gdy człowiek szczególnie podatny jest na urojenia i przywidzenia, ale ja naprawdę tam byłam, naprawdę to widziałam. Byłam w ogrodzie sama. Chyba zachodziło słońce, a może wschodziło nie wiem. W każdym razie pora była piękna. Nagle zobaczyłam męską twarz, wystającą z za które odgradzały nasz odgródek od posesji sąsiadów. Podeszłam do niego, bo się go nie wystraszyłam. Nie słyszałam wtedy nic o podglądaczach, boż byłam małą dziewczynką, a on miał dosyć miłą, niepozorną twarz. Co robisz, dziecię moje? zapytał jakimś dziwnym głosem. Z jego ust zaczęła lecieć krew. Nie odpowiadałam. Podejdź-no. Powiedział łagodnie, mimo że stałam bardzo blisko. Chcesz, żebym wyjawił ci tajemnicę? Wzruszyłam ramionami. Patrzałam na niego jak sroka w kość, nie dlatego, by mi się podobał, lecz z powodu niecodzienności wyrazu jego twarzy. Krzywił się w szyderczym półśmieszku, tylko po to, aby zaraz potem spochmurnić na kilka sekund. I tak na powrót, i tak w kółko. Czego pan chce? zapytałam już mocno zaniepokojona. Dlaczego pan krwawi? Krwawie? zaśmiał się, a z jego ust poleciała kolejna struga krwi. To w tej chwili mój najmniejszy problem, anielu dodał, jakby specjalnie pokazując, że zna moje imię. Wychylił się za krzaków i Nie wiem, nie wiem jak o tym mówić. Wyglądało to tak przedziwnie, i pewnie bardziej doświadczona osoba stwierdziłaby, że musi mieć halucynacje, albo by zemdlała ze strachu. Mężczyzna ten dosłownie trzymał w rękach swoją głowę. Z głowy tej zaś wychodził szkielet osiowy, wygięty tak jak podczas pochylania się nad czymś u normalnego człowieka. Żaden kręg nie stykał się z jego ciałem. Które tę głowę trzymało, jakby krzyż sam jeden lewitował, pozostawiając resztę na ziemi. Ta reszta miała na sobie garnitur i zdawała się szczupła i dobrze zbudowana. Nie krzyknęłam, bo chyba coś mi w owym momencie zabroniło. Co by się stało, gdyby to zobaczyli rodzice? Sami by chyba umarli ze strachu. Wpatrywałam się weń jak zahipnotyzowana. Chyba oczekiwał, aż się odezwę. Ale, że się na to nie zanosiło, rzekł, Znasz pewną tajemnicę, której nie zna żaden człowiek. Lecz jeszcze nie wiesz, co to za tajemnica, tkwi ona gdzieś na dnie twojej dziecinnej i niewinnej podświadomości, lecz gdy dorośniesz i wybstrzejesz na tyle, że będziesz w stanie siłą woli sięgnąć do tego dna, wówczas strzesz się. Czego proszę pana? Oszalenia! Pojęcia zbyt wiele, niż może udźwignąć rozsądek ludzki. Lecz nie bój się. Odrobina ostrożności wystarczy, by cię uchronić przed odbętami obłędu. Nie rozumiem dlaczego. Mówiłam pokornie, mimo że ledwie powstrzymywałam się od płaczu i wybuchu wściekłości. Niech mi pan wyjaśni. Śś! żeby tylko nie przyszli tu rodzice, dobrze? Dobrze. Nigdy z nas... Wrócił do poprzedniego tematu: Tego nie rozumie. Nie o dobór słów chodzi, lecz o to, byś nie oszalała już teraz. Wiesz, co znaczy oszaleć, prawda? Znasz tego pana, który chadzał tu czasami, śpiewając i tańcząc bez przerwy, aż zabrali go do szpitala. Tak. On właśnie oszalał. Z tobą może stać się coś podobnego. Więc bądź ostrożna. Strzeż się najbardziej od dwudziestego roku życia. Rzekł solennie po czym wycofał się i zniknął w krzakach. Rozsunęłam gałązki, lecz za krzewami nikogo już nie było. Lecz jestem pewna, że widziałam go naprawdę. Zbliżały się moje dziewiętnaste urodziny. Nigdy nie byłam tak podekscytowana jak wówczas. Osiemnastka była zmącona stresami związanymi z egzaminami, wystawianiem ocen i tak dalej, Lecz obiecałam sobie, że za rok będę świętować za czterech. Zawsze pamiętałam o wizji z dzieciństwa. Nigdy potem nie przytrafiało mi się nic, co by mogło zostać uznane za halucynacje czy fałszywe wspomnienie. A jednak coś mi mówiło, że mimo wszystko ową scenę mogłam sobie wmówić, zmyślić. Zresztą uznałby tak chyba każdy inny człowiek. Nie wiem. Wątpliwości są zawsze uzasadnione, lecz gdy zaczyna się wątpić w wiarygodność własnego umysłu i pamięci, dochodzi się do absurdalnych wniosków. Jaką bowiem mogłabym mieć pewność, że całe moje życie nie jest jenomarą oszalałego umysłu? No właśnie. Dlatego nie zaczynałam wątpić w to, co zobaczyłam, a mimo to, jakaś inna strona mojej natury, stanowiąca wprawdzie jej małą część. A jednak obecna, podszeptywała mi zwątpienie w moją poczytalność. Z nikim o tym nie rozmawiałam, nawet z własnym psychologiem. Miałam wrażenie, że ten, który mi się objawił, byłby bardzo zawiedziony moją niedyskrecją. Nie sądziłam, by chciał mi zrobić krzywdę, ale nie chciałam sprowadzać na siebie nieszczęścia. Nie bez powodu chyba zalecał mi ostrożność. Przygotowywaliśmy właśnie tort, kiedy ktoś zadzwonił do mieszkania. Mama powiedziała, że sama otworzy, to też niczym się nie przejęłam i mieszałam składniki na ciasto. Usłyszałam niezbyt głośny wprawdzie krzyk mamy. Szybko się powstrzymała, więc uznałam, że to coś trywialnego typu nastąpienie bosą stopą na klocek i kontynuowałam swoją czynność. Czułam powie w przeciągu przez kilka minut. Widocznie rozmawiała z kimś na progu. Kto to? zapytałam, nie odwracając się nawet w stronę korytarza prowadzącego do drzwi wejściowych. Nikt, Anielu odpowiedziała matka Nikt pomyślałam. Stwierdziłam, że muszę zobaczyć na własne oczy tę tajemniczą personę. Był to ktoś łudząco podobny do nie, pomyślałam sobie to zbyt szalone, przecież to było jakieś czternaście lat temu, jak miałabym zapamiętać tak dokładnie twarz widzianą ledwie przez kilka minut. Lecz tamtej twarzy nie dało się zapomnieć. Dzień dobry, powiedziałam przystojnemu młodzieńcowi, który do złudzenia przypominał zmores przed czternastu lat. Wydawał się nieco młodszy, pewne rysy twarzy miał jakby zmienione, nieco wydłużone i zaostrzone. Włosy mieniły się w blasku słońca nieco inną barwą, ale podobieństwo nie mogło być przypadkowe. Dzień dobry, powiedział z uśmiechem. Chciałem odwiedzić cię na twoją przesuniętą o rok osiemnastkę. Kim pan jest? zapytałam z uśmiechem. Matka natomiast zdawała się przerażona. Mową ciała, jak gdyby wypraszała miłego, a niespodziewanego gościa. Sąsiadem, gdy byłaś mała odpowiedziała za niego matka on spojrzał na nią porozumiewawczo. Wiedziałam, że mnie okłamują. Owszem, Daniel, miło mi byłem wtedy bardzo mały, więc możesz mnie nie poznać. Ile ma pan lat? Dwadzieścia dwa w takim razie przepraszam za tego pana. Zaśmiał się serdecznie. Może być i pan, nieraz mi już wyrosły rogi i kopyta. Oboje się zaśmialiśmy, lecz matce widocznie nie było do śmiechu. Mnie dziewczynie mającej w sobie wulkan hormonów na granicy erupcji nie przeszkadzały odwiedziny właściwie nieznajomego urodziwca, dlatego nalegałam, niby z grzeczności, aby został w domu. Będę pierwszym gościem, jak widzę. Rzekł z uśmiechem, rozglądając się po mieszkaniu. Tak, odparłam, całkiem zapominając, że istnieje coś takiego jak pytanie niewymagające odpowiedzi. Gdy się rozsiadł i czekał na herbatę, rzekłam do niego. Chyba jednak kojarzę skądś twoją twarz. Zapomniałam już zupełnie o prośbie o dyskrecji sprzed lat. W tym momencie stał się nieco nerwowy. Możliwe. Powiedział niepokój maskując uśmiechem. Gdzie mieszkasz? zapytałam. W mieście? Nad morzem, odparł niepewnie. To myślisz, że skąd w twoją twarz? Ze snu? Bo chyba jako dziecko wyglądałeś nieco inaczej, nie? Cóż, jakiż wgląd miałbym mieć w otchłanie ludzkiej podświadomości? Co ci kazało odwiedzić mnie, skorośmy się tak dawno nie widzieli? Większość ludzi by chyba zapomniała o znajomych z dzieciństwa. Milczał moment, nie patrząc nawet na mnie, po czym oznajmił: Nie jestem większością. Uśmiechnął się nieco sztucznie, po czym ja się zaśmiałam. Matka przyniosła herbatę. Cały czas patrzyła na niego jakby ze złością, widząc to, powiedziała mnie co surowo: Mamo, skąd ta pasywna agresywność? Powiedz szczerze. Złość zniknęła z jej twarzy, nagle zastąpiona przez lęk. Surciu, to skomplikowane. Chyba mamy czas. Mówiłam łagodnym tonem. Spokojnie, wtrącił się. Żadnej pasywnej agresywności nie zauważyłem. Nieprawda, powiedziałam. Nie udawaj tylko po to, by nie robić nam przykrości, proszę. No dobrze, zaśmiał się. Zauważyłem, lecz nijak mi nie przeszkadzała. Natomiast mnie bardzo przeszkadza, tak samo jak przeszkadza mi to, że nie wiem skąd się ona bierze. Czy możecie mi wszystko wytłumaczyć? Chyba zasługuję na to, jako twoja córka, prawda? Żeby chociaż znać fakty? Matka stała przez moment w miejscu, oddychając ciężko. To naprawdę nie jest dobry moment. Proszę cię, odłóżmy tę rozmowę na kiedy indziej. Na kiedy? Może na za rok? Ciarki przeszły po moich plecach. Za rok? Gdy skończę te wspomniane złowieszczo dwadzieścia lat? Tak, wtedy będzie odpowiedni moment, mówiła. A dlaczego akurat wtedy? Co się wtedy wydarzy? Mówiłam z autentycznym niepokojem. Spokojnie, wtrącił się mężczyzna. Ciesz się na razie młodością. Nie każda tajemnica jest po to, by ją wyjawiać. Technicznie rzecz biorąc, mówiłam, siląc się na złośliwość, z definicji tajemnice są po to, by ich nie wyjawiać. Zaśmiał się. Masz rację, bystre dziecko. Przepraszam, ale chyba nie jestem dla ciebie żadnym dzieckiem, prawda? Wybacz, jeśli cię uraziłem albo poirytowałem dokończyłam. Albo poirytowałem napił się nieco przyniesionej przed momentem herbaty. Rozmawialiśmy potem spokojnie o różnych trywialnościach, począwszy od studiów, a na plotkach o celebrytach kończąc. Nie sprawiała mi ta pogawędka zbyt dużej przyjemności tylko dlatego, że gdzieś tam czekała na mnie tajemnica nieodkryta ledwie tylko naruszony kawałek słodkiego posiłku wiedzy. Próbowałam przyjrzeć się uważniej jego twarzy i domyślić się, czy aby na pewno jest to ta sama twarz, którą wtedy widziałam. Dostrzegałam jednak coraz więcej różnic. Z jednej strony odetchnęłam z ulgą, gdyby bowiem koszmar z dzieciństwa powrócił w kontekście tak tuzinkowym, zaniepokoiłabym się jeszcze bardziej. Tak zwyczajnie mogłam obserwować niesamowity zbieg okoliczności, a nie jakiś złowieszczy podstęp. Zanim przyszła reszta gości, nudząc się nieco, zajrzałam do starych rodzinnych albumów. Lubiłam wracać do momentu swoich narodzin, zwłaszcza w takim dniu, rozmyślając nieco nad sensem własnego życia. Wtedy jednak zdarzyło się coś niezwykłego. Natrafiłam mianowicie na album, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Zaczęłam go przeglądać z ekscytacją, przemieniającą się w niepokój. Widziałam zdjęcia małej dziewczynki, która nie była mną, a mimo to bawiła się z mamą. Na niektórych zdjęciach miała około czterech lat, na innych może dziesięć. Podeszłam do matki i zupełnie niepozornym tonem zapytałam: Kto to? Spojrzała na album, który trzymałam w rękach i z przerażeniem zapytała: Anielu, jak na to trafiłaś? Przeglądałam albumy ze zdjęciami Kto to tam włożył? Nie odpowiedziałaś mi na pytanie i ci nie powiem. Po czym poszła z albumem do własnego pokoju. Tak bezceremonialnej odpowiedzi się po niej nie spodziewałam. Amo! krzyczałam idąc za nią niestety zamknęła swój pokój na klucz. Dlaczego dalej coś przede mną ukrywacie? Powiedz Czy to moja siostra? Milczenie o co mogło chodzić nie miałam już wątpliwości, że była to moja siostra lecz co się z nią stało? Jeśli zginęła w jakimś wypadku, albo miała śmiertelną chorobę, to by chyba mogli mi o tym spokojnie powiedzieć. Na zdjęciach mama była bardzo młoda, a więc chyba dziewczynka zginęła jeszcze przed moim narodzeniem. Zaczęłam walić w drzwi, lecz powstrzymał mnie gość. Spokojnie, mówił łagodnie, lecz pierwszy raz od dłuższego czasu nie uśmiechał się ani trochę. Twoja mama jest zmęczona i zestresowana. To nie znaczy, że może mnie okłamywać. Oczywiście, lecz nikt cię nie okłamuje. No już, chodź. Ciągnął mnie za rękę. A ty mi powiesz? Ty coś o tym wiesz, prawda? Milczał. Puść mnie! Mówiłam stanowczo, lecz nie krzyczałam. Albo mi powiedz, o co chodzi. Kiedy widzisz, że nie mogę? Przybliżył się do mnie nagle twarzą, tak, że niemal stykaliśmy się nosami, i oczy śpieciły mu od nabiegających do nich łez. Wybacz, ale zaczął wyciągać coś z kieszeni. Wszystkiego najlepszego, przytulił mnie. Nieco się wahałam, ale uznałam ostatecznie, że taki wyraz grzeczności byłby na miejscu. Zastanawiałam się jednak, czy on nie zna mnie przypadkiem jakoś dokładniej. A to dla ciebie prezent. Pokazał mi jakiś dosłownie pokryty patyną ornamentowany klucz. Użyjesz go, kiedy będziesz musiała. Nie rozumiem, rzekłam tym samym niepewnym tonem, który czternaście lat temu rozmawiałam z jego przerażającym sobowtórem. Na razie nie musisz. Te jego ostatnie słowa coś mi przypomniały. Uśmiechnął się jeszcze na wychodnym. Tego dnia bynajmniej nie bawiłam się dobrze, nawet gdy o nim zapominałam. Próbowałam rozmawiać z matką o tym, kim była ta dziewczynka. I gdy pozbyłam się wątpliwości co do tego, że była to moja siostra, wątpliwości tych jednak nie rozwiała matka. Nalegałam, by pozwoliła mi jeszcze raz obejrzeć album. Proszę, nie, mówiła, niemal błagając mnie na kolanach. Wierz mi, że nie jest mi przyjemnie tego przed Tobą ukrywać, ale muszę, nie mogę Ci powiedzieć. Wybacz. Pogodziłam się z tym, że mi tego nie powie. Skoro bowiem wywoływała w niej ta rozmowa podobne odczucia, to okrucieństwem by było ciągnąć temat. Smutek mój i matki, bezowocnie przez nas ukrywany, zaniepokoił gości. Starałyśmy się zbywać ich dociekliwe pytania nic nieznaczącym wzruszeniem ramionami, lecz wszyscy domyślali się, że coś było nie tak. Jak niczego bałam się nadchodzących dwudziestych urodzin. Rok w strachu, rok w niepokoju. Nigdy już nie rozmawiałam z matką o tych zdjęciach ani o owym mężczyźnie, bo i chyba nie chciałam niczego się o nich dowiadywać. Mawiają często, że wiedza jest błogosławieństwem, lecz żądni mądrości narwańcy nigdy nie biorą tych słów na poważnie. Ja chyba brałam, bo może był to rezultat mojego dojrzewania. Nie wiem. Nie kontaktowałam się z nim, bo też nie wiedziałam, gdzie go znaleźć, a bałam się o to pytać matkę. W przeciwnym razie bym i może zajrzała, by sprawdzić, czy jeszcze żyje. Jedyną rzeczą, jaką z zainteresowaniem się zajmowałam, był ów zielony klucz. Zgłosiłam się raz do znawcy antycznych przedmiotów i hojnie mu zapłaciłam za wyjawienie każdego o nim szczegółu. Gdy jednak skończył badania, powiedział rozczarowany, że odmawia przyjęcia zapłaty, bo niczego konkretnego powiedzieć o nim nie może. Dzień przed moimi dwudziestymi urodzinami byłam sama w domu. Od kilku miesięcy myślałam tylko o tym dniu. Nie wiedziałam już, co mam o tym wszystkim sądzić. Z jednej strony, faktycznie, mogłam mieć coś z główką, mogłam doznać 15 lat temu halucynacji, lecz jeśli jej doznałam. To dlaczego ten człowiek tak bardzo przypominał zjawę z wyrwanym kręgosłupem? Urojenia i zwidy to rzeczy powszechne, ale urojenia i zwidy prorocze już nie. Matka miała wrócić za kilka godzin. Było pochmurno, lało jak z cebra. Na myśl o jutrzejszym dniu i o możliwym oszaleniu, jak to nazwała owa zjawa, serce mi łomotało jak młotem. Nie mogłam uwolnić od tego wszystkiego myśli choćby na sekundę, odetchnąć przynajmniej i przygotować się na kolejne niepokoje. Wtem coś usłyszałam na dole. Co to było? Nigdy nie wiedziałam, że cokolwiek znajduje się pod podłogą, a mimo to przyłożyłam do niej ucho, jak gdyby wiedząc, że rzeczywiście coś tam jest. Nie było to dudnienie, lecz jakby ludzki głos. Nie, pomyślałam, człowiek w stresie zawsze dostrzega wzory tam, gdzie ich nie ma. Nasi przodkowie musieli widzieć w szeleszczących na wietrze liściach krzewu czychającego drapieżnika, inaczej by nie przeżyli. I świadectwem tego atawizmu było moje zachowanie. Położyłam się z powrotem na kanapie i zaczęłam myśleć o niebieskich migdałach. Chciałam uciec z wyobraźnią jak najdalej. Nie tyle w przestrzeni, ile w czasie. Chciałam mieć to wszystko za sobą, wiedzieć, że całe to wyjawienie tajemnicy z okazji moich dwudziestych urodzin miało okazać się zwykłym dowcipem albo złudzeniem. Potem poczułam jakiś dziwny impuls, jak gdyby coś ciągnęło mnie do sąsiedniego pokoju. Trzymałam tam ornamentowany klucz, już dawno o nim zapomniałam. Czy ten mężczyzna sugerował mi, abym użyła go właśnie jutro, że to jest także przenośnie klucz do tajemnicy, objawienia, co miało być źródłem mojego obłędu? Skąd mogłam wiedzieć? Mimo to poszłam po niego i trzymałam go blisko przy sobie, jakby był najcenniejszym skarbem i jak gdybym miała go zaraz stracić. Znowu głosy. Przyłożyłam ucho do podłogi i jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało dla kogoś, kto by mnie w owej chwili nagle zastał, czekałam długo w półleżącej pozycji na jakiś znak. Wreszcie usłyszałam: to był ludzki śmiech. Znałam skądś tę męską, przenikliwą chrypę, lecz w tamtej chwili nie miałam zamiaru wygrzebywać jej z pamięci. Wyszłam zamiast tego z domu i popędziłam w dół schodami. Wzięłam jeszcze ze sobą na wszelki wypadek gaz pieprzowy z torebki. Na dole rozejrzałam się za jakimś przejściem, nie myślałam wtedy dokąd by miało prowadzić i znalazłam drzwi. Nigdy ich dotąd nie widziałam, ponieważ były na ostrym zakręcie korytarza, do którego nikt raczej nie miał zamiaru się zapuszczać. Zamiast piwnicy mieliśmy w domu spore pomieszczenie na graty. Zupełnie zapomniałam, że nie wypuściłam nawet na moment klucza. Zdawało się, że to on się do mnie przykleił, a nie ja o nim pamiętałam. Mam cię użyć? zapytałam go w myślach. Czemu nie? zdawał się odpowiadać. Nic to nie zaszkodzi. Powoli uchyliłam drzwi i z początku widziałam tylko ciemność. Znalazłszy włącznik, ruszyłam naprzód z ręką przyłożoną do gazu pieprzowego. Co chwila się rozglądając. Kto tam? Zapytałam, naiwnie licząc, że śmiejąca się osoba była tylko dobrym sąsiadem lub przesłyszeniem. Nie odpowiedział mi nikt w ludzkim języku, natomiast usłyszałam po raz kolejny ów śmiech. Serce zadudniło mi jak szalone. Wyciągnęłam gaz pieprzowy i szłam dalej. Proszę powiedzieć, kim pan jest. Nikt jestem! odpowiedział męski chrypliwy głos Chciałam go zapytać co robi w piwnicy lecz gdyby się okazał po prostu dziwacznie spędzającym czas sąsiadem takie pytanie wydałoby się obcesowe Czy mógłby się pan pokazać schowałam gaz pieprzowy za plecy ale wciąż go trzymałam Głos dobiegał z pomieszczenia w którym nie było wyłącznika Stanęłam tak by muskały mnie najdalej wysunięte promienie światła i krzyknęłam w stronę ciemności. Proszę pana, niech pan mnie nie straszy. Starałam się brzmieć łagodnie. Nie straszę cię, dziecino, nie straszę. Owszem, może nieintencjonalnie, ale Pan mnie straszy. Wejdź, stań twarzą w twarz ze swoimi lękami. To się przestaniesz bać. Nie jestem głupia. Wyłaś pan. Albo chociaż niech pan powie, o co mu chodzi. Lubi pan tu po prostu spędzać czas, czy... Och, proszę, przerwał mi. Boisz się, że zrobię ci krzywdę, jeśli tu wejdziesz do tego wąskiego i ciemnego pomieszczenia? A żebyś wiedział, odpowiedziałam stanowczo. On natomiast zaśmiał się i zaklaskał kilka razy w dłonie. Brawo, dziecino, brawo, brawo! Tyle że gdybym chciał ci coś zrobić złego, mógłbym to zrobić w każdej chwili. Tu drzwi do piwnicy natychmiast się zamknęły, jakby pchnięte nagłym podmuchem wiatru, a po kilku sekundach światło całkiem zgasło, pożarzywszy się w elektrycznej agonii. To ty? Zapytałam wściekle. Skąd ta nagła zmiana dystansu, dziecko moje? Wejdź do środka, proszę cię. Ułatwiłoby mi to sytuację, gdybym cośkolwiek widziała. Patrzaj oczyma duszy! Rzekł sentencjonalnie i zdumą, jakby nie zdawał sobie sprawy, jak pretensjonalnym pustosłowiem był jego rozkaz. Wyciągnęłam przed siebie kias pieprzowy, na co on rzekł. Po co to wyciągasz? Nie było już szyderstwa w jego głosie, a tylko łagodność i jakby rozczarowanie. Nie zrobię ci krzywdy. Widzisz mnie? Nagle poczułam na swoim ramieniu męską dłoń. Podskoczyłam ze strachu na kilka kroków w tył, lecz tam się zatrzymałam. A więc tego nie użyłaś, zauważył z Czyli nie chcesz mnie skrzywdzić. Nie chcę, mówiłam wciąż wystraszona. Tak samo jak nie chcę, abyś ty mi zrobił krzywdę i dlatego mam to przy sobie. Spokojnie. Rzekł z łagodnością. Podejdź. Jego ciało zaczęło się jakby pokrywać fosforencją, tak, że widziałam jego, lecz nie pomieszczenia czy siebie samą. Boże, mruknęłam, zakrywając otwarte z zaskoczenia usta. Nie jestem bogiem, nawet nie bogiem, Panem. Przy wzmiance o Bogu panie przypomniałam sobie jego twarz. Nie był to mężczyzna, którego widziałam rok temu, lecz ten, który trzymał własną głowę wyrwaną z kręgosłupem. Widziałam cię wiem odparł co to za gierki zapytałam z wściekłością, szczerze oczekując odpowiedzi. To jedna z tych gierek, które pomaga zrozumieć siebie czy ty naprawdę się pojawiłeś wtedy w ogrodzie? Zdefiniuj prawdę. Śmiesznyś tyś z tym swoim filozofowaniem. Proszę, mówił łagodnie, nie powinnaś się tak zwracać do starszych. Będę się zwracać jak mi się podoba. Dobrze, dobrze, spokojnie. Czy objawiłem się tam w materialnej, fizycznej formie? O to pytasz? Nie, lecz nie mogę powiedzieć. By moje zjawienie się tam nie było prawdziwe, by było jakimś oszukaństwem. Byłem tam, a właściwie tu. Dotknął mojej głowy palcem. A kim jest ten, kto przyszedł mnie odwiedzić rok temu? Wzruszył ramionami i oddalił się ode mnie na kilka kroków. Powiedz, Wy, ludzie, których dusze zniszczyło oświeceniowe bajdurzenie o sile wiedzy i ludzkiego rozumu, nie odwracaj kota ogonem, chcę wiedzieć. To się dowiesz spokojnie, na razie pamiętaj o tym kluczu. Dotknął moje ręki. Tutaj trzymałam uch w klucz i zacisnął ją mocniej, sugerując, bym go lepiej pilnowała. To on nie jest do tej piwnicy? Myślisz, że tylko do niej? Uśmiechnął się z życzliwym pobłażaniem. Dziecko drogie. Wtem ujrzałam coś jeszcze bardziej szokującego. Za jego plecami stała znana mi skądś dziewczynka. Boże, kto to? Wyszeptałam, jakby nie mając już sił na wrzask przerażenia. A to spojrzał na nią, a uśmiech z jego twarzy nie znikał. Ta mała. Zdaje mi się, że już ją widziałaś. Wtedy sobie przypomniałam, co narobiła w tej piwnicy? Tu nic nie robiła. Zjawiła się wraz ze mną. Wziął ją na ręce. Chwila, ty mówisz do mnie cały czas dziecko. Ja widziałam ją w rodzinnym albumie. Och, dajże już spokój! Westchnął ze szczerą irytacją. Sądzisz, że to zawsze musi być to samo? Myślisz, że jesteśmy jakimiś duchami? Po co mielibyśmy się zatem kręcić po ziemi i tak ciebie konfudować, gdybyśmy byli najzwyczajniej w świecie iluminacją obdarzoną rozumem i zdolną do odczuwania? A więc to nie ma sensu. Zwróciłam się do małej. Kim jesteście? Znasz mnie, prawda? Pokręciła przecząco głową. Zaczęłam się już mocno irytować, dlatego chwyciłam ją za rękę i błagalnym tonem prosiłam o wyjawienie prawdy. To widocznie było dla tamtego mężczyznę przesadą, dlatego mnie powstrzymał, kazał wyjść z piwnicy, i gdy wyszłam, nie było drzwi. Czyżby kolejna halucynacja? Czyżbym na dobre straciła rozum? Nie czułam się na siłach przyjmować gości. Następnego dnia nic szczególnego się nie wydarzyło. Rodzina niezwykle się zdziwiła, kiedy odwołałam urodziny. Powiedziałam, w zasadzie słusznie, że mogę być poważnie chora. Oczywiście dopytywali, co mi dolega, a ja, nie chcąc kłamać, powiedziałam, że to dla mnie wstydliwe. Można by pomyśleć, że powiedzenie tego było jednym z gorszych możliwych posunięć. Ale zważywszy na to, iż kłamcami i wenerykami gardzi się często mniej niż ludźmi cierpiącymi na choroby umysłowe, Nabiera się zupełnie innej perspektywy. Już następnego dnia poszłam skontaktować się ze specjalistą. Opowiedziałam wszystko o swoich przywidzeniach. Po kolei lekarze od chorób somatycznych i psychiatrzy wykluczali poszczególne możliwości, aż w końcu po jakimś czasie skonkludowali, że owe halucynacje mają jakąś trywialną przyczynę. Być może stras Albo niemożność odróżnienia snu od prawdziwych wspomnień, wiedziałam, że się mylę i wciąż potrzebowałam pomocy. Poszłam zatem na sesję do psychoterapeuty, jak zresztą zalecili mi bezsilni medycy. Jakaś dziwna intuicja kazała mi się zwrócić do doktora Lubanowskiego, mimo że opinie na jego temat były podzielone od skrajnie pozytywnych po skrajnie negatywne. Wizyty przebiegały całkiem przyjemnie, lecz Lubanowski zdawał się jak ognia unikać tematu halucynacji, odwracając moją uwagę przyjemnym tonem, łechtaniem mego ego, anegdotami i ogólnym urokiem osobistym. Przez jakiś czas nabierałam się na to, ale zaczęłam nalegać na skupienie się na sednie problemu. Poza tym, co jakiś czas wydawał się sam przybity, zdekoncentrowany. Podczas jednej z sesji sam powiedział, że bardzo możliwy jest koniec naszych spotkań w najbliższym czasie, choć możliwych przyczyn już wyjawić nie chciał. Opowiedziałam mu wtedy także o zdjęciach w rodzinnym albumie i o tym, że jedna z dziewczynek, jakie na nich widziałam, stała się potem moją halucynacją. To go znacznie bardziej zaciekawiło. Ach, no i mamy prawdopodobną przyczynę sądzisz, że to twoja siostra. Może zaginiona, może zmarła w tragicznym wypadku, a może podejrzewasz, że jesteś adoptowana i że te lęki w ten sposób cię nawiedzają. Powinnaś naprawdę na poważnie porozmawiać o tym z matką. Łatwo powiedzieć. Sądzisz, że dlaczego milczy na ten temat? Ukrywa coś? Niestety obawiam się, że tak. Jakie masz podejrzenia? Wahałam się odpowiadać. Aż wstyd mówić. Nie przede mną. Do mnie przychodzą ludzie, którzy marzą o gwałceniu noworodków, więc raczej nie masz mi nic do powiedzenia, co by mogło mną wstrząsnąć. Imponował mi jego spokój i trzeźwość umysłu. W ogóle polubiłam go dosyć mocno. Zżyłam się z nim na dobre, prawie jak z członkiem rodziny. Cóż, zdaje mi się, że matka może mieć coś na sumieniu. Mam na myśli dzieciobójstwo i być może urodziła przede mną dziecko, o którym nie chciałabym mówić. Podejrzewasz swoją matkę o zabójstwo? Mówił tonem tak obojętnym, że brzmiał jak stwierdzenie. Cóż, tak, no i zdradę. Dlaczego miałaby nie wychowywać nieślubnego dziecka? W tych czasach to żaden wstyd chyba. Nie wiem. Twoja matka raczej nie jest osobą agresywną, prawda? Ale nie tylko agresywni zabijają, prawda? Zwłaszcza gdy chodzi o zabijanie dzieci. Masz rację, ale to by zwiększało prawdopodobieństwo. Jakieś zachowania, które sugerowałyby poważne problemy z psychiką i moralnością. Bicie, przeklinanie, wyzywanie ludzi, manipulowanie. Nie, nie, mama taka nie jest. Cóż, na razie to nie są nawet podejrzenia. Gdybyś rzeczywiście podejrzewała zabójstwo, to byś raczej zgłosiła to na policję. Rozumiem, że coś ci jakby podszeptuje takie hipotezy, prawda? Jakieś mroczne przeczucie. Można tak powiedzieć. Miejmy nadzieję, że twoje podejrzenia są bezzasadne. Bezzasadne nie znaczy jednak bezprzyczynowe. Przyczyna zawsze jakaś jest. Tyle że w tym przypadku raczej stawiałbym na jakieś lęki, uprzedzenia. Wiesz o co chodzi. Tak, sugerujesz, że to irracjonalne. Mówisz to z takim smutkiem czy wyrzutem, jakby irracjonalne znaczyło od razu wariackie. A nie znaczy? Nie. A tytuł wariata trzeba sobie zasłużyć, a irracjonalny jest każdy z nas. Człowiek to nie jest maszynka do racjonalnego myślenia, niezależnie od tego, co ci na ten temat opowiadano w szkole. Wierz mi, badanie ludzkich procesów myślowych to mój zawód. Niech ci będzie. Powiedziałam od niechcenia. Potem trochę jeszcze rozmawialiśmy, a na odchodnym powiedział mi coś szczególnie interesującego. Skądś chyba znam twoją twarz. Masz może w rodzinie jakąś znaną osobę? Nie, odparłam zdziwiona. Ach, nic. Bardzo przypominasz mi mojego bliskiego przyjaciela. Konrad Dziwosz się nazywał. Był znany, bo naukowcy zrobili sobie z niego obiekt badań na temat psioniki. Dzisiaj raczej uznaje się, że te całe zdolności parapsychiczne to bójda na resorach. Ale cóż... Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, mimo że wielu uważało go za oszusta lub szaleńca. Wróciłam do domu mocno przygnębiona. Zaparzyłam sobie rumianek i siedziałam leniwie na kanapie, próbując odganiać coraz to mroczniejsze myśli, atakujące moją dotychczas pogodną duszę. Lecz zawsze zawodziłam. Posępne refleksje krążyły nade mną, jak stado sępów, żywiące się moim spokojem i beztroską. Po jakimś czasie postanowiłam szczerze porozmawiać z mamą, zmusić ją choćby do powiedzenia całej prawdy, choćby wymagało to ode mnie no właśnie, czego? Czy miałam ją bić, torturować, albo robić jeszcze coś gorszego? Jeśli nie powiedziała mi nic przez cały rok od odkrycia albumu ze zdjęciami dlaczego by miało jej się odwiedzić milczenie właśnie teraz? Nie miało to sensu, ale jak powiedział terapeuta, człowiek nie jest maszynką do racjonalnego myślenia. To też nie rezygnowałam z tego skazanego na porażkę planu. Z początku faktycznie milczała, potem zaczęła rzucać nic nieznaczące frazesy, by odwrócić moją uwagę od głównego problemu, ale ostatecznie udało mi się wydusić z niej jakieś konkrety. Zaczęłam jej mówić wszystko o swoich halucynacjach. Z początku martwiła się samym zjawiskiem, ale gdy wspomniałam o mężczyźnie z twarzą podobną do tego, który rok temu nas odwiedził, postanowiła wyjawić prawdę. To całkowicie zmienia postać rzeczy, stwierdziła, uspokoiwszy się nieco, przynajmniej pozornie, i drapiąc swój podbródek. Nie rozumiem. Wspomniałam jeszcze o kluczu z patyną, który mi wtedy dał. Wzięła go i obejrzała. To ten powiedziała jakby sama do siebie tylko dlaczego to zrobił ach, tak, fale psychiczne jakie fale psychiczne zapytałam, lecz ona mnie ignorowała i powiedziała Czyżby sugerował, że ty, że ty też to masz? Miał to, widział to, ono mu kazało go dać jakie ono Nie wyjaśnię ci tego własnymi słowami nie będę w stanie chodź do pokoju. Poszłyśmy i pokazała mi mały kufer, do którego pasował ów klucz. W kufrze tym znajdowały się wycinki z gazet. Zdjęcia. Widziałam na nich mężczyznę z przywidzeń, a także gościa z przedroku i dziewczynkę z rodzinnego albumu. Zabrakło mi tchu od szoku. W wycinkach gazet widziałam zdjęcie samochodu, który uległ wypadkowi oraz zwłoki tamtego mężczyzny. Wyrwana głowa, strzaskane tułów, ten sam garnitur, który miał na sobie, gdy mnie odwiedził 15 lat temu. Rzuciłam okiem na fragment artykułu. Obdarzony zdolnościami psionicznymi. to wiele wyjaśniało. Potem czytałam dalej. Mówił, jakoby miał wizję strasznego wypadku. Przerzucałam wzrok dalej. Udał się na miejsce zdarzenia, wiedząc, że aby zapobiec śmierci postronnych osób, sam musi zginąć. Wówczas nastąpiła rzecz niezwykła. Czułam się, jakbym popadła w trans, jakbym śniła najniezwyklejszy sen w swoim życiu. Szybko przed moimi oczyma przesuwały się obrazy mężczyzny, który ulega wypadkowi. Widziałam także dziewczynkę, która w wieku kilku lat rusza na ratunek swojej koleżance, rzuca się w stronę pędzącego samochodu, odtrąca na bok inną dziewczynkę, tak, by pojazd potrącił ją samą. Widocznie widziała przyszłość, bo pędziła z daleka przez kilka ulic. Widziałam moją mamę, która na pogrzebie opłakuje małą bohaterkę, stojąc tuż przy samej trumnie. Obok niej stał niekto inny, jak mężczyzna z moich wizji, a także ten, który nas odwiedził rok temu, tyle że bardzo mały, pięcioletni. Potem obserwowałam rozmowę mamy z tym mężczyzną. Ona była w ciąży. Musisz ich rozdzielić, tłumaczył mężczyzna, bo inaczej stanie się coś niedobrego. Ono ci to mówi? Tak, nie będą mogli się widzieć. Rodzeństwo? Niestety, ona nie może wiedzieć, że może mieć te zdolności, że ma je ktokolwiek w jej rodzinie, a najlepiej by nie wiedziała, że w ogóle ludzie z takimi zdolnościami istnieją. Mama się nagle rozpłakała. Widziałam, jak zanosi małego chłopca do pary jakiś ludzi. Zaopiekujcie się nim dobrze, mówiła. Nowi rodzice mojego brata się uśmiechają i głaszczą go po włosach. Mamo, mówi mój brat, gdy do oczu nabiegają muzy, dlaczego musimy się rozstać? Dla naszego dobra masz wielki dar, przez który mnie i twojej siostrze może stać się krzywda. Potem matka go odwiedzała. Widziałam, jak spotykają się w domu przybranych rodziców, kiedy mi zwykle wmawiała, że jedzie sobie odpocząć nad morze albo coś w tym rodzaju. Zasadniczo nie kłamała, bo ich domek był nad morzem. Zabawne, że nigdy nie podejrzewałam, by za tymi wyjazdami i zostawianiem mnie z opiekunką, albo zupełnie samą, kryło się coś fałszywego. Widziałam także swojego brata już jako dorosłego, który siedząc spokojnie w domu, widzi nagle ojca przemawiającego do niego. Spotkaj się z nią, mówi, wyciągając w jego stronę rękę. Coś w niej trzyma. To twoja nowa misja. Dlaczego? Dlaczego zjawiasz się teraz? Otwiera pięść i pokazuje stary zielony klucz. Skąd go masz? pyta brat. Przecież zabrała go matka. Ojciec milczał i odszedł. Przebiegały mi jeszcze przed oczyma różne obrazy, z których wiele nie zapamiętałam i z których część nie miałaby najmniej żadnego sensu. Po kilku minutach wróciłam myślami do teraźniejszości, jakby przebudzona ze snu. A więc także, Tomasz, łudziłam się, że nie powiedziała matka. Już chyba mniej więcej rozumiem, ale po co ten klucz? Cóż, nie jest to proste do wyjaśnienia. Zdolności psjoniczne to rejon niezbadany. Zdajemy się w tej kwestii wyłącznie na do domysły i podania, ale można powiedzieć ze sporą dozą prawdopodobieństwa, że na te zdolności, które występowały w Twojej rodzinie, największy wpływ miały dwie rzeczy. Przede wszystkim, na poznawanie jutra wpływ miały jakieś dramatyczne wydarzenia, a mówiąc ściślej. Tylko cierpienie związane z danym przyszłym wydarzeniem umożliwiało jego przewidzenie. A po drugie, odkrywanie przeszłości ułatwiały pewne, że tak powiem, katalizatory prądów umysłowych, które niezwykle gromadzą się wokół jakiegoś przedmiotu, z którym wiążą się silne wspomnienia. Tym właśnie okazał się klucz, który otwierał tę skrzynkę. Gdy go wzięłaś do ręki, miałaś halucynację o swoim ojcu i siostrze. Lecz to nie była pełnia twoich możliwości psionicznych. Dlatego twoje ówczesne objawienie było tak niejasne. Bo przecież ten klucz tylko miał częsty kontakt z tym, co tak naprawdę przypominało o przeszłości w zdjęciach, gazetach mówiących o wypadku. Tam koncentracja tej duchowej materii była, jest właściwie, wskazała ową skrzynkę największa. Czemu nie powiedziałaś mi o ojcu? Powiedziałam wściekle, mimo że dokładnie znałam odpowiedź. Konrad nigdy się nie mylił, córciu. Wiedział, że coś by się wam stało. Wiesz, dlaczego sam się zabił? Bardziej cenił sobie życie tych, których był w stanie uratować. Myślisz, że inaczej by było z Danielem? On już od najwcześniejszych lat wykazywał te zdolności. Pewno by się rzucił pod koła samochodu tylko po to, by sam ginąć, uratować się, tak jak było z waszą siostrą. Mówiłam mu, żeby nie nawiązywał zbyt głębokich przyjaźni, bo wokoło żadnej osoby, by wokół żadnej osoby nie koncentrowały się jego prądy psychiczne, bo każdy efekt może tak na człowieka wpływać. Trzeba też być w miarę blisko określonej osoby, by to wyczuć, przynajmniej w tym samym mieście, ale zasadniczo najbardziej wpływają na siłę tych prądów uczucia i namiętności. Czy Daniel posłuchał? Gdzie tam? Za każdym razem latał, gdy czuł, że jakiś jego kolega na drugim końcu miasta weźmie udział w bójce albo że jego dziewczyna zwiśnie sobie nogę. Ale do tej pory nic mu się nie stało. Dzięki Bogu. Bałam się, że przy tobie całkiem zapomni o rozsądku. Zrozum, musiałam to zrobić, żeby nie stracić kolejnej córki. Ale dlaczego? mówiłam, uspokoiwszy się tylko z powodu głębokiego zamyślenia. Ojciec ostrzegł mnie przed dwudziestymi urodzinami. Bo zdawał sobie sprawę, że gdy się tego wszystkiego dowiesz, łzy napłynęły jej do oczu. Całe życie twoje się zmieni. Trudno jest panować nad zwykłym umysłem, a co dopiero nad umysłem tak potężnym, że jest w stanie przewidywać przyszłość i sam odkrywać przeszłość. Myślisz, że nie słyszeliśmy o podobnych do nas przypadkach? Połowa psioników oszalała, druga połowa zginęła z powodu nieostrożnego używania tych zdolności. Dlatego właśnie nasz odsetek w społeczeństwie jest tak niewielki. Ewolucja nie wspiera przeżywania ani skrajnego altruizmu, jakim wykazywało i wykazuje się Twoje rodzeństwo, ani potęgi umysłu, będącej w stanie sięgnąć po każdą wiedzę. Implikacje tego wszystkiego, czego w przeciągu ostatnich kilku minut się dowiedziałam, musiały do mnie dokładnie wówczas z opóźnieniem docierać. Ponieważ w jednym momencie zabolała mnie głowa od nagle atakujących zmartwień. Upadłam na podłogę pod ich ciężarem, choć wciąż byłam przytomna. Córciu, powiedziała, dotykając z troską mojego obolałego czoła i drugą dłonią, chwytając mnie za rękę, jakby pomagając wstać. Wszystko dobrze? Naprawdę myślisz, że cokolwiek może być dobrze? Powiedziałam tonem wskazującym raczej na zmęczenie niż irytację. Mogliście mi wcześniej powiedzieć: Ojciec kazał mi to przed tobą ukrywać. On poznał przyszłość, na pewno zdecydował dobrze. I tak nagle zmienił zdanie, przecież przyszedł, objawił mi się, więc po co to było, jeśli tak bardzo chciał, bym nic o tym wszystkim nie wiedziała? Przecież ja nie mam tego daru, więc skąd mam wiedzieć? Poczekaj, a być może wszystko zrozumiesz. Nikt przecież tego nie zrozumie, nawet naukowcy, prawda? Naukowcy nie są w stanie wejść wam do głów, a wy w nich jesteście od zawsze. To wasza przewaga. Znacie siebie. Nie znamy siebie, chwyciła mi ją za słowo. Co ja wiem o swoim bracie, skoro widziałam go raz w życiu? Matka nie zwróciła by najmniej uwagi na ten zabieg erystyczny, wykorzystujący dwuznaczność jej wypowiedzi i zupełnie na poważnie ją mi tłumaczyć. Możecie się poznać lepiej, skoro i tak już wiesz o Psionice. Widocznie twój ojciec wiedział, co robi, wszystko wam wyjawiając i każąc nam się spotkać. No właśnie. Zapadła długa chwila ciszy. Patrzyłyśmy na podłogę, aby uniknąć wzajemnego spojrzenia. W końcu ona pierwsza podniosła wzrok i rzekła: Nie gniewasz się już na mnie? Dlaczego na ciebie? Jeśli już to na ojca, ale skoro podobno miał zdolność przewidywania przeszłości. Chcesz pojechać do Daniela? Tak szybko, jak to możliwe. Powiedziałam bez wahania, wbrew pozorom, bez okazywania wielkiego entuzjazmu. Po prostu byłam zdecydowana. Dobrze, jutro masz wolne, prawda? To do niego poje. Nie skończyła, zanim zabrzmiał dzwonek do drzwi. Zamiast do nich podejść, chwyciłam zielony klucz. To on, powiedziałam z przekonaniem. Boże, tak trudno się przyzwyczaić. Otworzyła i w drzwiach stał oczywiście mój brat. Czy ktoś o mnie plotkuje, bo miałem czkawkę, rzekł z uśmiechem. A więc już wiesz, powiedziała matka tuląc go. Wiem, że ty wiesz, że ona wie. Powiedział, a uśmiech na jego ustach tylko się rozszerzał. Podeszłam do niego i także go przytuliłam. Nie z powodu jakiegoś konwenansowego talmudyzmu. Szczerze, chciałam to zrobić. Siostrzeczko, mówił na poły rozanielony, na poły wzruszony. Zawsze chciałem się tak do ciebie zwrócić. Jak dobrze o tobie wiedzieć. Domyślałaś się kiedyś, że istnieje? Chyba nie, odpowiedziała mnie śmiało, kiedy uwolniliśmy się od wzajemnych uścisków. Nie, nie przypominam sobie żadnych wizji o tobie. Po tygodniu zamieszkaliśmy razem w domu. To był jeden z najpiękniejszych okresów mego życia. Nie zrezygnowałam z terapii, lecz powiedziano mi, że pan Lubanowski odszedł na urlop. Stwierdziłam, żeby tworzyło się między nami zbyt duże zaufanie, więc, ponieważ czuję się już znacznie lepiej, nie potrzebuję sesji z nikim innym. Dwa miesiące później. Siedziałam z bratem w domu. Mama gdzieś wyszła. Nagle Daniel poczuł jakiś niepokój, którego nie mógł wyjaśnić. Powiedział mi o nim, na co ja rzuciłam niby od niechcenia. Myślisz, że ma to związek z psioniką? Możliwe. Powiedział, drapiąc się po podbródku. Nigdy nie miałem takich objawów, ale... Po kilkudziesięciu minutach od naszej rozmowy miał wizję. Bez słowa szybko wybiegł z mieszkania. Z początku chciałam za nim gonić, lecz mi zabronił. Dlaczego? Nie wiedziałam, ale wolałam go posłuchać. Zaraz potem ja sama miałam wizję. Widziałam pana Lubanowskiego, który rzuca się z mostu prosto do rzeki. Znałam ten most, dlatego tam pojechałam. Czekałam tak długo, aż niemal straciłam nadzieję, że się zjawi. Nagle ujrzałam go. Szedł ubrany tak samo, jak w mojej wizji. Podbiegłam do niego i rzekłam: Niech pan tego nie robi. Chwyciłam go czule za rękę. Co się stało? Lekarzu, ulecz się sam! Powiedziałam, siląc się na uśmiech. Skąd wiedziałaś? Mówił skonfundowany. Czyżby. Zdawało się, że ma pewien domysł, którego nie chce wypowiadać. Aha! Co się panu stało? Jedna z moich klientek oskarżyła mnie. No wiesz, odebrali mi prawo do wykonywania zawodu. Zrozumiałam, co miał na myśli, i wystraszywszy się tego, zaczęłam szukać na szybko rozwiązania problemu. Ja mogę, mówiłam z entuzjazmem, płacić panu za ekskluzywne sesje dla mnie, potajemnie a więc to będzie już szary rynek czy czarny pytał żartobliwie. Poza tym, czy ty potrzebujesz jakiejś sesji, skoro okazuje się, że to żadne halucynacje tylko no. Chce pan powiedzieć zdolność parapsychiczna? Tak, wiesz, miałem takie podejrzenia, ale psionicy są w naszej profesji tylko z dawna, zapomnianą legendą. Ale i legendy bywają prawdziwe. Masz rację, przy czym zwykle są prawdziwe, ale tylko po części. Nie wymądrzaj się, powiedziałam z uśmiechem. A więc zrobiłbym to? Zapytał mnie, szczerze oczekując odpowiedzi. A sam nie wiesz? Nie chciałem tylko podejść. I pomyśleć o samobójstwie. Myślenie o tym zwykle mnie zniechęca i motywuje, bym działał, ale widocznie... Przelałoby to czarę goryczy, dokończyłam. Westchnął głęboko i dotknął mojego ramienia. Dziękuję ci za wszystko, powiedział. Dobrze jest wiedzieć, że są ludzie, którzy mnie jeszcze nie nienawidzą. Nagle zaczęłam mieć kolejną wizję. Co się ze mną działo, przez najbliższych kilka minut nie wiedziałam. Terapeuta powiedział mi, że moje oczy wywróciły się ku górze, pozostawiając widoczne tylko białka i tak ponoć trwałam bez ruchu. Widziałam w podówczas wszystko, co powinni byli tak naprawdę zobaczyć ci, którzy go ponoć znienawidzili. Nie zrobiłeś tego, rzekłam, gdy przędziwo wizji się wysnuło. Widziałam proces, rzekome dowody, jak ona rozmawiała z przyjaciółkami. Nic przez jakiś czas nie mówił, mruknął jedynie po kilkunastu sekundach pod nosem czyli to rzeczywiście był on. Łzy nabiegły mu do oczu i nim, zaryczał jak bubr, rzucił mi się w ramiona. Opierając podbródek o jego ramię, zobaczyłam coś, o czym nie zapomnę już do końca życia. Po godzinie otrzymałam telefon, że mama jest już bezpieczna. Okazało się, że na drodze, którą miała jechać, zdarzył się wypadek, a brat radził jej, by odczekała co najmniej kilkadziesiąt minut. Gdy spotkaliśmy się z moją najbliższą rodziną przy uroczyście nakrytym stole, zaprosiliśmy także pana Lubanowskiego. Ten nie wstydził się opowiadać o własnych problemach i podziękował mi raz jeszcze za uratowanie mu życia. Ja zaś prawiłam o tym wszystkim ze swojej perspektywy. Zobaczyłam wtedy, kończąc opowiadanie, uśmiechających się do mnie serdecznie siostrę i tatę. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.